Treningi, kwalifikacje za nami na Autodromie Most. Jak się czujesz przed tym weekendem wyścigowym? Jestem zadowolony. Dużo tutaj trenowaliśmy przed rundą, żeby zdobyć jak największą ilość punktów. Po kwalifikacjach, pierwszych kwalifikacjach jestem zadowolony. Po treningach zresztą też wiem, gdzie tracę, więc mam taki spokój, że wszystko tylko zależy teraz ode mnie, bo już auto jest dobrze wszystko ustawione, tylko muszę właśnie poprawić się w kilku zakrętach. No i będę miał tą przewagę. Jestem zadowolony, bo ja pojechałem sam kwalifikacje, a wiem, że na pewno w ten tunel leciutko tutaj daję, bo jednak są te długie i szybkie odcinki, więc ten tunel jednak troszeczkę się przydaje, a w Q3 już wszyscy będziemy sami jechać, więc wiem, że mam jakąś tam małą przewagę, ale muszę jeszcze popracować nad, tak jak mówiłem, kilkoma zakrętami. Jest dodatkowy stres już teraz przed Q2, skoro w Q3 będziecie jeździć samodzielnie i te wyniki Q2 będą decydować o tym, jak będziecie wyjeżdżać na tor? Nie, to tam dużej różnicy nie ma, czy przyjedziemy, czy ja będę pierwszy w Q2, czy będę dziesiąty. No wiadomo, jednak tą minutę ostatni traci po wypuszczeniu wszystkich, ale tam powinienem sobie dać radę, więc dla mnie to po prostu szlifować te zakręty i poprawiać je, na Q3 wszystko się okaże. Zadowolony z tego nowego formatu kwalifikacji? No jestem bardzo zadowolony, bo wiadomo, są zawodnicy, gdzie w zespołach są 4 osoby, a są gdzie na przykład jestem sam tutaj z kolegami z VIP-ami, więc trudno mi jest powiedzieć na przykład na Łądzie czy Słowacji z kimś razem, tak, bo wszyscy są ustawieni, a teraz jak jest właśnie podzielone, to każdy ma równe szanse i jest to naprawdę bardzo fajne. Okej, wielkie dzięki.